Tadeusz G. ma na sumieniu co najmniej kilkanaście ludzkich istnień. Stworzoną przez niego grupę przestępczą można śmiało zaliczyć do najkrwawszych gangów w powojennej historii Polski. Kiedy wpadł w ręce policjantów, chyba nikt nie domyślał się, jak groźnego przestępcę schwytali. Nadal nie wiemy, czy kiedykolwiek uda nam się odkryć wszystkie jego sekrety, czy to, co ujawniono, to naprawdę wszystko, czego mógł dokonać. Mówią pod koniec 2018 roku doświadczeni policyjni dochodzeniowcy. Górno to całkiem spora wieś pod Kielcami, nie wyróżniająca się niczym szczególnym spośród innych takich miejscowości województwa świętokrzyskiego. Ludzie żyją tutaj z uprawy ziemi, dojeżdżają do pracy do pobliskiej stolicy województwa, młodsi i odważniejsi zakładają własne firmy albo wyjeżdżają za chlebem do Europy Zachodniej. Życie biegnie bez nerwów i sensacji. Tak było przez wiele lat. Do czasu. W połowie marca 2007 roku do tej cichej i spokojnej wioski przyjechali niespodziewanie z samego rana policyjni antyterroryści, i kiedy miejscowość pogrążona była jeszcze we śnie, otoczyli zabudowania należące do Tadeusza G., miejscowego plantatora truskawek. W okolicy mieszkało kilku innych niespokojnych duchem mężczyzn, którzy pewnie nie jeden grzech mieli na sumieniu, ale żeby o cokolwiek podejrzewać tego spokojnego człowieka, dobrego rolnika, męża, ojca, to musiała być jakaś pomyłka, jakieś nieporozumienie. Punktualnie o godzinie szóstej rano przystąpili do akcji. Obyło się bez jakichkolwiek rozwiązań siłowych poszukiwani przez nas ludzie byli tak zaskoczeni że nawet nie przyszedł im do głowy pomysł by stawiać opór opowiadał przed laty podinspektor Dariusz Nowak rzecznik prasowy małopolskiej policji tamtego dnia zatrzymano w okolicy również dwóch domniemanych kompanów tadeuszagie łącznie w akcji uczestniczyło około stu policjantów Trójka mężczyzn została przewieziona do aresztu w Krakowie, bo to tamtejsza prokuratura i policja wpadły na ich trop po brutalnym napadzie w podkrakowskich myślenicach. W tej chwili trwa analiza zebranego materiału procesowego. Badamy każdy ślad i każdą informację. Wykorzystaliśmy w tej sprawie bardzo zaawansowane technologie, pozwalające na analizę materiałów dowodowych. Podejrzewamy, że zatrzymani mężczyźni są sprawcami napadu i zabójstwa właściciela kantoru oraz jego syna w Myślenicach, ale też typujemy ich do innych podobnych napadów na kantorowców i nie wykluczamy, że takie zarzuty zostaną im także przedstawione, mówił Konrad Kornatowski, komendant główny policji podczas specjalnie zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej w Warszawie. Początkowo śledczy podejrzewali Tadeusza G o kilka zabójstw na tle rabunkowym, jednak z biegiem czasu był oskarżany o kolejne najcięższe zbrodnie. Pod koniec 2018 roku wszystko wskazuje na to, że niekarany do tamtej pory mężczyzna, bardziej znany jako szef gangu kantorowców, jest największym seryjnym mordercą w powojennych dziejach Polski. Przez wiele lat żył z zabójstw i napadów rabunkowych, choć nie obce mu było też zabójstwo na tle seksualnym. Nic nie wskazywało na to, że jest człowiekiem, który przez lata siał postrach w kilku województwach. Jak to się stało, że pozornie cichy, zwyczajny człowiek żył z zabijania i nie domyśliła się tego nawet najbliższa rodzina? Dlaczego tak długo wymykał się policjantom? Czy ci ostatni mieli w ogóle świadomość, że ich przeciwnikiem jest wyjątkowo groźny, zdeterminowany i zdecydowany na wszystko człowiek? Dlaczego w ogóle, pomimo rozwoju techniki policyjnej, pozostawał bezkarny? Tadeusz G. ma na sumieniu co najmniej kilkanaście ludzkich istnień. Stworzoną przez niego grupę przestępczą można śmiało zaliczyć do najkrwawszych gangów w powojennej historii Polski. Kiedy wpadł w ręce policjantów, chyba nikt nie domyślał się, jak groźnego przestępcę schwytano. Napad przygotowany był perfekcyjnie. Było kilkanaście minut po godzinie 18, 22 lutego 2007 roku, kiedy w podkrakowskich myślenicach dwóch zamaskowanych mężczyzn zaatakowało 62-letniego właściciela kantoru Stanisława P. i jego trzydziestoletniego syna. Akurat obaj wracali z pracy i podjeżdżali pod dom. Było ciemno, kilkadziesiąt metrów dalej paliła się samotna latarnia, padał zacinający deszcz. Pogoda taka, że nawet psa człowiek nie ma sumienia na dwór wyprowadzać. O odgłosach, przypominających strzelaninę, zaalarmowała policję sąsiadka zamordowanych. Mężczyźni podjechali w stronę posesji, a młodszy z nich wysiadł z gotówką z samochodu. Nagle z za drzew wyskoczyli zamaskowani napastnicy. Łukasz P. został trafiony przy schodach domu. Dostał w klatkę piersiową i głowę. Zginął na miejscu. Jego ojciec nie zdążył nawet opuścić pojazdu. Kilka strzałów przez szybę trafiło go w głowę. Dziennikarz Gazety Myślenickiej kilka dni później relacjonował. Po otrzymaniu pierwszego sygnału o zabójstwie, w trybie alarmowym zostali wezwani do jednostki wszyscy policjanci. Natychmiast zorganizowano blokady dróg. Myślenicka policja ustawiła uzbrojone w długą broń patrole. W pogotowiu pozostawała brygada antyterrorystyczna. Na miejscu zbrodni pracował prokurator, grupy dochodzeniowe i operacyjne. Policjanci zebrali ślady pozostawione przez bandytów. Rodzinie zmarłych zapewniono pomoc policyjnych psychologów. Policjanci nie mieli wątpliwości, że napad przygotowany był perfekcyjnie. Bandyci zjawili się na kilka sekund, oddali strzały, zabrali pieniądze i zniknęli w ciągu jednej chwili. Funkcjonariusze zauważyli też umiejętności strzeleckie przestępców. Jeden z nich, biegnąc, oddał osiem strzałów, z czego pięć trafiło do celu. Od początku zapowiadało się trudne śledztwo, bo dochodzeniowcy nie mieli punktów zaczepienia. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia ujawniono wprawdzie wiele śladów, między innymi łuski i fragmenty pocisków, ale to jeszcze zbyt mało, aby zatrzymać sprawców. Często w takich przypadkach, jako prawdopodobny motyw zbrodni, rozważa się przestępcze porachunki, ale w tej sprawie wydawało się to całkowicie irracjonalne. To był wspaniały człowiek, zawsze wesoły, uśmiechnięty, gotowy nieść pomoc innym ludziom, zgodnie zeznawali świadkowie przesłuchiwani na tę okoliczność. Nie miał żadnych wrogów, z nikim nie zadzierał, nie wchodził w podejrzane interesy. Szok i niedowierzanie. Podwójna zbrodnia szokowała mieszkańców podkrakowskich myślenic. Dzisiaj duży i dochodowy interes jest tylko pokusą dla wykolejeńców niemających skrupułów. Pomyślcie sobie, jakim twardym trzeba być i ile mieć zimnej krwi, aby zastrzelić bez niczego dwie osoby z karabinu. Traktują to jako swego rodzaju zawód, a można ich chyba zaliczyć do płatnych morderców, bo nikt normalny do czegoś takiego zdolny chyba by nie był – nie wiadomo, czy prócz rabunku były jeszcze jakieś inne powody, na przykład porachunki lub zatarg. Ktoś pracuje, żeby coś zdobyć, a ktoś inny w pięć minut mu to odbiera, rujnując przy tym życie innym osobom. Sprawcy, nie wiem, czy uda się ich szybko złapać, mogą już być bardzo daleko stąd. Zwłaszcza miejsce, gdzie nastąpił napad, jest blisko zakopianki. Zanim policja zareagowała, bandyci zdążyli już uciec. Dla mnie to wciąż niewyobrażalne, że można do kogoś podejść i strzelić do niego. I to nie jeden, a kilka razy. Naprawdę to nie mogli być normalni ludzie. Ci bandyci na lokalnych portalach znalazło się przynajmniej kilkadziesiąt takich opinii. Burmistrz i miejscowi biznesmeni ufundowali nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu zbrodniarzy. Policja od początku podejrzewała, że za morderstwem stali członkowie gangu specjalizującego się w napadach na właścicieli kantorów. Tylko w ostatnich kilku miesiącach kroniki kryminalne odnotowały kilka takich zdarzeń. Czarne kalendarium. 7 grudnia 2005 roku Kraśnik na Lubelszczyźnie. Przed wejściem do bloku. Znaleziono zwłoki właściciela miejscowego kantoru wymiany walut. Wcześniej przez okno widziała go żona, gdy parkował samochód. Zaniepokojona, że mąż nie przychodzi do mieszkania, ponownie wyjrzała przez okno i wtedy spostrzegła go leżącego na chodniku przed wejściem do klatki schodowej. Zadzwoniła po pogotowie, do którego już wcześniej dotarł sygnał o tym zdarzeniu. Wprawdzie karetka była na miejscu po kilku minutach, jednak mężczyzny nie udało się uratować. Początkowo doznane obrażenia potraktowano jako skutek pobicia. Dopiero w wyniku dokładnych oględzin jego ciała ujawniono rany po pociskach wystrzelonych z broni palnej. 2 grudnia 2006 roku przeworsk. Przed swoim domem ginie 58-letni właściciel miejscowego kantoru wymiany walut i jego 49-letnia partnerka. Przestępcy też używają broni palnej. 16 listopada 2006 roku. Ostrów pod przemyślem. Zamaskowani i uzbrojeni bandyci napadają na dom właściciela kantoru i firmy zajmującej się automatami do gier hazardowych. Strzelają z broni automatycznej. Na miejscu ginie właściciel firmy. Dwóch jego współpracowników trafia do szpitala. Niedługo później jeden z nich umiera. Bandyci kradną 300 tysięcy złotych. 12 stycznia 2007 roku około godziny 8 rano, dębica. Tuż po otwarciu kantoru uzbrojony napastnik atakuje jego właściciela. Mężczyzna się broni, skutecznie. Sprawca ucieka, gubiąc broń. 29 stycznia 2007 roku, Tarnów. Przypadkowi przechodnie znajdują późnym popołudniem na osiedlu ciało 57-letniego mężczyzny, pracownika kantoru należącego do jego córki. Zastrzelono go z bliskiej odległości. Jedna z kul trafiła w skroń. Jeszcze żył, kiedy kilka minut później zjawiło się pogotowie. Niestety, obrażenia były na tyle poważne, że mężczyzna zmarł przed przewiezieniem go do szpitala. Nie miał przy sobie większej gotówki. Bandyci przetrząsnęli jego kurtkę i wyrzucili ją kilkadziesiąt metrów dalej. 1 lutego 2007 roku. Piotrków Trybunalski. W garażu na osiedlu domków jednorodzinnych na peryferiach miasta ginie od strzałów 54-letni właściciel kantoru wymiany walut i równocześnie radny miasta. Jego 51-letnia żona, uderzona w głowę ciężkim narzędziem, przechodzi w szpitalu trepanację czaszki. Mężczyzna kandydował w wyborach do rady miasta i plakaty z jego zdjęciem wisiały w całym mieście. Czy jego śmierć miała związek ze zbliżającymi się wyborami? A jeśli tak, to dlaczego bandyci chcieli zabić również jego żonę? Nie udało się jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, kiedy mordercy znowu dali o sobie znać, tym razem w myślenicach. Strzelali, żeby zabić. Wszystkie te zdarzenia łączyło podobieństwo w sposobie dokonywania napadów. Przestępcom przychodziło to o tyle łatwo, że właściciele kantorów nie dbali o elementarne zasady bezpieczeństwa i, trochę na własne życzenie, stawali się łatwym celem dla przestępców. We wszystkich tych przypadkach rabusie byli bezwzględni i wyjątkowo brutalni, a swoim ofiarom, o ile nadarzała się taka okazja, strzelali w głowę z tak zwanego przyłożenia. Jak mówili policjanci, strzelali, żeby zabić działali zawsze pod osłoną nocy, wykorzystywali złą, deszczową pogodę, tak, by psy nie były w stanie podjąć tropu. Mordercy wiedzieli o nas dosłownie wszystko, opowiadała żona jednego z zamordowanych mężczyzn. W jakich godzinach i w jakiej kolejności wracamy do domu, kiedy odwozimy i kiedy przywozimy córkę? Nasze codzienne życie nie miało przed nimi żadnych tajemnic. Wiele wskazywało na to, że każdy napad poprzedzali doskonałym rozpoznaniem i doskonale typowali przyszłe ofiary. W najdrobniejszych szczegółach znali zwyczaje ofiar, nie pozostawiali śladów ani świadków. Już po pierwszych napadach pojawiły się opinie, że ustalenie i zatrzymanie zabójców kantorowców może być wyjątkowo trudne bowiem bandyci to wysokiej klasy zawodowcy. Profesjonalizm działania przestępców przez pewien czas skłaniał śledczych nawet do tezy, że napadami zajmują się byli wojskowi należący do służb specjalnych. Po podwójnej zbrodni w Myślenicach, komendant główny policji powołał specjalny zespół składający się z najlepszych funkcjonariuszy wydziałów kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego i wywiadu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który miał złapać bandytów. Kiedy pojechałem na miejsce zbrodni, ciała zabitych leżały na podwórku. Wspominał Zbigniew Stawarz, szef specgrupy, ówczesny wicekomendant małopolskiej policji. Strzelano do nich z bliskiej odległości, z zimną krwią. Wiedziałem, że jeśli bandyci nie zostaną szybko złapani, dojdzie do kolejnych zbrodni. Pracowaliśmy nad tą sprawą dzień i noc, bez wytchnienia. Policjanci w domach byli gośćmi postawiliśmy sobie za punkt honoru, by wysłać bandytów za kraty. Kilka zabójstw, jak również ich usiłowań, łączyły wspólne elementy. We wszystkich tych przypadkach sprawcami byli doskonale przygotowani bandyci. O ich profesjonalizmie świadczył choćby fakt, że w miejscu dokonywania przestępstw nie pozostawiali żadnych śladów. Biorąc pod uwagę ich zawodowstwo oraz rzadko spotykaną brutalność, oni strzelali tak, aby zabić, wielokrotnie podkreślali dochodzeniowcy, zakładano, że zabójcami mogą być przestępcy za wschodniej granicy. Po nitce do kłębka. Przełom w tej sprawie nastąpił dopiero w kilkanaście dni po podwójnym zabójstwie w myślenicach. W czasie, kiedy trwała intensywna praca operacyjna i typowanie sprawców na podstawie sporządzonego portretu pamięciowego, część funkcjonariuszy zaczęła dokładną analizę wszystkich połączeń z telefonów komórkowych wykonanych na terenie miasta 22 lutego w godzinach przed i po zabójstwie właściciela kantoru i jego syna. Z zeznań świadków wynikało, że zabójstwa dokonało dwóch mężczyzn, a trzeci kompan najprawdopodobniej czekał na nich w samochodzie, opowiadał jeden z krakowskich dochodzeniowców. Byliśmy przekonani, że musieli się ze sobą kontaktować. Mieliśmy nadzieję, że wykorzystali do tego telefony komórkowe. Dzięki analizom udało się ustalić kilka numerów telefonów komórkowych, których właściciele kilkakrotnie rozmawiali ze sobą po kilka, kilkanaście sekund, zarówno przed, jak i po zabójstwie w Myślenicach. Takie same rozmowy miały miejsce 9, 12, 13 i 21 lutego w godzinach zbliżonych do czasu zabójstwa. Dwie karty SIM w analizowanym okresie były używane tylko w jednym aparacie telefonicznym, co wskazywało na jednego użytkownika. Badając bilingi interesujących policję numerów. Ujawniono następnie, że w okresie od listopada 2006 do końca lutego 2007 roku logowały się one przede wszystkim w stacjach przekaźnikowych obejmujących swoim zasięgiem rejon Skarżyska Kamiennej, Kielc oraz wiosek Górna i Gostków. Z kolei sprawdzając numer e-mail, unikalny numer przyporządkowany do konkretnego telefonu komórkowego, Ustalono, że kilka miesięcy wcześniej sprzedano go mieszkańcowi Gostkowa na kielecczyźnie, który zawarł dwuletnią umowę abonencką z jednym z operatorów. To był pierwszy i najważniejszy punkt zaczepienia w tej sprawie. Potem krok po kroku policyjni dochodzeniowcy zdobywali kolejne ciekawe informacje. Tadeusz G. w ostatnich miesiącach kontaktował się przede wszystkim z dwoma znajomymi mieszkającymi w tej samej wsi: Wojciechem W. i Jackiem P. Numery telefonów tych mężczyzn w różnych konfiguracjach logowały się w Kraśniku i Piotrkowie Trybunalskim, zarówno w dniach zabójstw, jak i kilka tygodni wcześniej. To nie mógł być przypadek. Na razie jednak policjanci zajęli się udowodnieniem trójce mężczyzn podwójnego zabójstwa w Myślenicach. Nie podchodźcie zbyt blisko, nie rozmawiajcie, strzelajcie w klatusie tak, by zabrakło im powietrza. Wtedy nie będą się bronić Instruował kompanów Tadeusz G To on szczegółowo planował każdy skok Dzielił role, przygotowywał broń i drogi ucieczki Od żadnej z ofiar nie żądali wydania pieniędzy Od razu strzelali, by zabić Potem przeszukiwali martwych Postronnych świadków też gotowi byli zabić Zwykły człowiek, wzorowy obywatel zwielecczyzną, związane jest całe jego dotychczasowe życie. Zwykły, szary, pospolity mężczyzna. Do tego nigdy nie karany, nigdy nie będący w zainteresowaniu organów ścigania. Nie miał żadnych nałogów, szanował rodzinę, podobno nawet mandatu w życiu nie zapłacił. Nie nadużywał alkoholu, przez sąsiadów uważany za spokojnego i uczynnego, może tylko trochę odludka. A mimo to ten wzór cnót wszelakich jest najprawdopodobniej największym mordercą w powojennej historii Polski. Nie zawsze pociągał za spust. Część zbrodni jedynie zlecał lub nadzorował. Urodził się, wychowywał i dorastał na kielecczyźnie. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, które było dla nich jedynym źródłem utrzymania. Tadeusz G. nie myślał jednak o pracy na roli. Poszedł do szkoły zawodowej, jednak jej nie ukończył. Pracował fizycznie. Ożenił się przed trzydziestką. Jego żona była krawcową. Dochowali się dwójki dzieci. Ponoć był wtedy urodziwym mężczyzną, bo jak odnotowali dziennikarze, ciemne brwi schodziły mu się nad prostym, zgrabnym nosem, włosy gęste, falowane, i coś tak martwego w spojrzeniu, czego właściwie nie da się powiedzieć. Wyraz jego oczu przypominał tafle lodu. Praca na roli nie była jego jedynym źródłem utrzymania. I mał się różnych dorywczych zajęć, trochę handlował, szczególnie z przybywającymi z za wschodniej granicy turystami. W takim przekonaniu tkwiła przynajmniej jego żona. Nie domyślała się, że jej mąż kradł, napadał, wreszcie że z zimną krwią zaczął zabijać. Trzyosobowa grupa bandytów była przez długi czas bezkarna, bo wcześniej nie weszli w kolizję z prawem. Na pierwszy rzut oka to byli zwykli, spokojni, stateczni panowie, nie wyróżniający się niczym szczególnym na tle sąsiadów. Jeden miał zarejestrowaną własną działalność gospodarczą, drugi był zatrudniony na umowę o pracę, a trzeci utrzymywał się z dorywczych zajęć. To były osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, majątkowej i finansowej. Nagle, zupełnie i niespodziewanie, okazało się, że prowadzą podwójne życie nawet najbliżsi ani przez moment nie domyślali się, z kim mieszkają pod jednym dachem. Prokuratorskie podejrzenia o dokonanie serii zabójstw były dla nich trudnym do wyobrażenia szokiem. Dziwne i niezbadane są zakamarki ludzkiej psychiki. Pewnie dlatego nigdy nie dowiemy się, co pchnęło spokojnego, na pierwszy rzut oka przykładnego męża i ojca do popełniania zabójstw. Pierwszy proces przeciwko Tadeuszowi G. Rozpoczął się w 2009 roku. Mężczyzna do końca pozostał bezwzględny i niewzruszony. Pytany, czy przyznaje się do zabójstw, stwierdził, że w niektórych przypadkach akurat był w pobliżu, ale z zupełnie innych powodów. Rok później zapadł wyrok. Tadeusz G. i Wojciech W. usłyszeli kary do żywocia. Jacek P. 15 lat pozbawienia wolności. Wyroki uprawomocniły się dopiero w 2016 roku. Jak podkreślił sędzia w uzasadnieniu, wina oskarżonych w zakresie przepisanych im zbrodni nie budzi wątpliwości, wymierzona im kara jest sprawiedliwa, a jej celem jest oddanie okrucieństwa i rozmiaru krzywd, wyrządzonych ofiarom i ich bliskim. Według sądu oskarżeni wykonywali egzekucje na wytypowanych przez siebie ofiarach, ich zamiarem od początku było zabójstwo, a dopiero potem szukali pieniędzy. Dwa lata później Sąd Najwyższy oddalił kasację w tej sprawie wniesioną przez obrońców. Te zbrodnie były niesłychanie okrutne. Żadne z tych zabójstw nie było konieczne do uzyskania tego celu, którym kierowali sprawcy. W przypadku skierowania groźby osoby pokrzywdzone wydałyby przedmioty, które posiadały. Powiedział w uzasadnieniu postanowienia sędzia Sądu Najwyższego Jerzy Gruba. Jak dodał, choć sąd nie zajmuje się kwestiami wymiaru kary, to jednak w ogóle nie można mówić o rozważaniu, czy w tej sprawie mogłaby być orzeczona inna kara niż dożywotnie pozbawienie wolności. Analizowali akta kilkudziesięciu niewyjaśnionych spraw. Nie był to jednak koniec sądowych perypetii gangu kantorowców. Od 2007 roku, kiedy Tadeusz G i jego dwaj kompanii siedzieli w areszcie, policjantom sprawa ta nie dawała spokoju. Lista ich ofiar może być o wiele dłuższa. Tak bezwzględne zabójstwa rzadko zdarzają się na tle rabunkowym. Zazwyczaj dochodzi co najwyżej do pobicia ofiary. Oni od razu strzelali z bliska. Musieli mieć dłuższą przeszłość kryminalną, bo amatorzy nie wytrzymaliby napięcia. Twierdzili policjanci i zaczęli analizować niewyjaśnione zabójstwa z ostatnich kilkunastu lat. Badania i ekspertyzy miały dać odpowiedź na pytanie, czy sprawcami był wywodzący się ze świętokrzyskiego tzw. gang zabójców. Do Krakowa ściągnięto akta kilkudziesięciu spraw dotyczących niewyjaśnionych zabójstw i napadów rabunkowych. Jako pierwsze udało się rozwikłać potrójne zabójstwo w cedzynie pod Kielcami, do którego doszło w 1991 roku. Razem z hodowcą truskawek zarzut potrójnego zabójstwa usłyszał wtedy Stanisław T., związany kilkanaście lat później z grupą przestępczą, która miała na koncie zabójstwa i napady z bronią w ręku na tiry. Zatrzymajmy się jednak w cedzynie. Makabryczne zabójstwo Trójki Cudzoziemców pod Kielcami jesienią 91 roku przez kilkanaście lat było jedną z największych zagadek dla Świętokrzyskiej Policji. Nieznani byli sprawcy dramatu, niejasne i trudne do ustalenia były motywy ich działania. W czwartkowy wieczór 19 września 91 roku dyżurny kieleckiej straży pożarnej odebrał zgłoszenie o pożarze nieopodal leśnego parkingu w miejscowości Cedzyna przy drodze krajowej nr 74, łączącej m.in. Kielce z Lublinem. Z relacji świadka kierowcy przejeżdżającego tą drogą samochodu wynikało, że pali się najprawdopodobniej zaparkowany tam pojazd. Po jego ugaszeniu strażacy ujawnili ciała dwóch mężczyzn i kobiety. Denatami byli Ukraińcy. Cała trójka mieszkała w jednym mieście do Polski przyjechali kilka dni przed śmiercią w celach zarobkowych. Czwartkowy wieczór był ich ostatnim dniem pobytu na Ziemi Świętokrzyskiej. Sprzedali niemal cały przywieziony ze sobą towar i postanowili wracać w rodzinne strony. Przydrożny parking w Cedzynie miał być miejscem wieczornego odpoczynku przed dalszą podróżą. Nie wiadomo, czy trafili tu przypadkowo, czy też był to ich świadomy wybór. Do domu na Ukrainie mieli jeszcze ponad tysiąc kilometrów, ale dzięki temu, że każde z trójki podróżnych posiadało prawo jazdy, najprawdopodobniej planowali pokonać ten dystans za jednym zamachem, zmieniając się tylko za kierownicą i zatrzymując na krótkie postoje dla rozprostowania nóg. W ten sposób przyjechali do Polski, w ten sam sposób planowali drogę powrotną. Tamtego wieczoru wyjęli z bagażnika kuchenkę turystyczną i zaczęli przygotowania do ciepłej kolacji. I wtedy pojawili się mordercy. Tak przynajmniej wynikało według policji z hipotetycznego przebiegu wydarzeń. Napastnicy pobili ich, oddali strzały z tak zwanego przełożenia, kobietę brutalnie zgwałcili. Najprawdopodobniej przeszukali potem wnętrze pojazdu, zabrali co cenniejsze przedmioty z bagażnika, jak również pieniądze i biżuterie, które Ukraińcy mieli przy sobie. Zanim jednak opuścili miejsce zbrodni, oblali benzyną zwłoki, a potem samochód, którym podróżowały ich ofiary, po czym podpalili wszystko i rozpłynęli się w mroku wrześniowej nocy. Kilkanaście minut później o aucie płonącym na parkingu w Cedzynie została powiadomiona kielecka straż Pożarna. Dochodzeniowców od początku zastanawiało bestialstwo i agresja sprawców, co w połączeniu z nieustalonym motywem potrójnego zabójstwa mnożyło tylko znaki zapytania w tej sprawie. Zabójcy nie wyglądali na pospolitych złodziei. Analiza sposobu działania bandytów oraz determinacja, z jaką mordowano Ukraińców, pozwalała dopatrywać się w działaniu sprawców elementów perwersji. Przez długi czas zbrodnie pod kielcami świętokrzyscy policjanci próbowali powiązać z porachunkami między bazarowymi handlarzami albo z bandytami wyłudzającymi haracze. W początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia nad Wisłą powstawały małe i wielkie fortuny. Dlatego wielu nazywa tamten okres czasem transformacji, bo ludzie zaczęli brać sprawy we własne ręce. Rozwijała się szara strefa. Obrotni Polacy, którzy mieli pomysł i trochę kapitału, w błyskawicznym tempie pomnażali zainwestowane pieniądze. Wiele fortun wzięło swój początek ze zwykłego handlu na łóżkach polowych, które, jak Polska, długa i szeroka, pojawiały się nie tylko na bazarach, ale i na głównych traktach handlowych największych miast. Niestety, nie było żadnych dowodów potwierdzających te wersje. Tym samym śledczy nie wiedzieli, gdzie należy szukać zabójców w Polsce czy może jednak za naszą wschodnią granicą. Sprawa na pozór była beznadziejna. Żadnych świadków, parking w lesie spowity w nocnych ciemnościach, deszcz, który zmył niemal wszystkie ślady. Kobietę zgwałciło przynajmniej dwóch mężczyzn, bowiem zabezpieczona na miejscu sperma pochodziła od dwóch osób. To był właściwie jedyny znaczący dowód w tej sprawie, ale w latach 90 nie pozwolił on na zatrzymanie sprawców. W tej sytuacji po dwóch latach śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Policyjny strzał w dziesiątkę. Jak policja wpadła na trop zbrodniarzy? Trochę światła na sprawę rzuciła Iza Michalewicz w swojej książce Zbrodnie prawie doskonałe policyjne archiwum X. Opowiadał mi o tym policjant z Archiwum X z Kielc, dariusz Wójcik. Siedział nad opasłymi tomiszczami akt sprawy gangu kantorowców. Sprawców napadów na kantory z lat 2005-2007. Szefem szajki był rolnik, plantator truskawek Tadeusz G. Wójcik czytał akta, bo koledzy z Krakowa podsunęli mu trop. Sposób, w jaki mordowali kantorowcy, czyli strzał w klatkę piersiową z bliskiej odległości. Przypominał modus operandi niewykrytego sprawcy zabójstwa trójki Ukraińców z 1991 roku. I nagle klik. Zdanie z zeznań jednego z kantorowców, różnikarza Jacka P. Broń, z której zabijano właścicieli kantorów, została też wykorzystana do zabicia ruskich. Idąc tym tropem, Wójcik porównał DNA kantorowców z DNA zabezpieczonym na ciele brutalnie zgwałconej i zamordowanej w 1991 roku Ukrainki. To był strzał w dziesiątkę. DNA wykazało, że Tadeusz G. był na miejscu zbrodni, bo zgwałcił kobietę. Pogrążył go Jacek P. Rusznikarz, pracownik zakładów mechanicznych MESCO w Skarżysku Kamiennej, który zdecydował się na współpracę z policją i zeznał, że już na początku lat 90. dostarczał G nielegalną broń i dokonywał w niej przeróbek uniemożliwiających później jej identyfikację przez policyjnych ekspertów. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach w Cedzynie prokurator skierował akt oskarżenia do sądu okręgowego w Kielcach. Kilka tygodni później rozpoczął się proces w tej bulwersującej sprawie. Najpoważniejsze zarzuty potrójnego zabójstwa i gwałtu ciążyły na Tadeuszu G. Drugi z mężczyzn oskarżonych w tej sprawie, ślady jego DNA, również ujawniono na ciele zamordowanej Ukrainki, kilka tygodni przed rozpoczęciem procesu popełnił samobójstwo w areszcie w Piotrkowie Trybunalskim, wieszając się w tak zwanym kąciku sanitarnym. Być może na miejscu dramatu w 91 roku był jeszcze jeden nieznany mężczyzna. Jednak nie udało się tego w stu procentach potwierdzić. W tej sprawie na ławie oskarżonych zasiadł również 51-letni Jacek P., któremu oskarżyciel zarzucił między innymi nielegalne posiadanie broni, z której oddano strzały do bezbronnych Ukraińców. Tadeusz G. nigdy nie przyznał się do zarzutu potrójnego zabójstwa w cednie. Jestem niewinny. — Nie mam z tą sprawą nic wspólnego — wielokrotnie zapewniał zarówno policjantów, jak i prokuratora. — Jestem zwykłym hodowcą truskawek. Nie wiem, dlaczego policja próbuje mnie wymanewrować w tę makabryczną sprawę. Jedyne, co mnie wiąże z tymi zdarzeniami, to fakt, że mieszkam kilka kilometrów od parkingu, na którym doszło do zabójstwa. Przed dwudziestu laty to była bardzo głośna sprawa i w okolicy długo o niej dyskutowaliśmy. Cały ten proces to jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Siedzę na ławie oskarżonych jedynie z powodu policyjnych intryk. Kiedy zdał sobie sprawę, że dowody przeciwko niemu są zbyt mocne, przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń. Wynikało z niej, że młodą Ukrainkę poznał na jednym z kieleckich bazarów. Wpadła mu w oko. Zaproponował jej seks za pieniądze. Nie odmówiła. Jeszcze tego samego dnia rzekomo pojechali jego samochodem na parking w Cedzynie, gdzie oddali się miłosnym igraszkom. Tam ją zostawił. A co było potem, nie potrafi powiedzieć. W te kłamstwa kielecka temida oczywiście nie uwierzyła. Wyrokiem sądu okręgowego w Kielcach został skazany na karę dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na dziesięć lat. Czyny, które popełnił, wykluczają go spośród członków społeczności ludzkiej. Mówił sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku za zabójstwo trójki Ukraińców w podkieleckiej cedzynie. Mam nadzieję, że ten czas, przy obecnym wieku mężczyzny, pozwoli uchronić społeczeństwo przed jego powrotem. Nie ma przesady w stwierdzeniu, że to jest jedna z najmroczniejszych spraw w powojennej historii naszego regionu. Z pewnością powinna stanowić ostrzeżenie dla tych, którzy czują się ponad prawem, którzy myślą, że mogą być bezkarni. Wielokrotnie w sądach pada stwierdzenie, że nie ma zbrodni doskonałej i tak, na szczęście było również w tym przypadku. Po ponad dwudziestu latach zło spotkało się z represją, a sprawiedliwość zatriumfowała. Tamto potrójne zabójstwo to odrażająca zbrodnia, owiana tajemnicą, i wydawałoby się, że nie do rozstrzygnięcia. W procesie karnym wszystkie wątpliwości muszą przemawiać na korzyść oskarżonego. Po śmierci drugiego z oskarżonych nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który z mężczyzn strzelał. Bezspornie jednak obaj brali udział w gwałcie nasienie obydwu pozostało w ciele kobiety. A zabicie trzech osób i gwałt były jedną zbrodnią. Akt seksualny był swego rodzaju gratyfikacją dla sprawców tego odrażającego czynu. W lipcu 2013 roku sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, tym samym stał się on prawomocny. Tadeusza G obciążało już osiem zabójstw. Nie zamykało to jednak listy jego przestępczych dokonań. Leon Madejski